Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko. Kolejny już. Mam tutaj moją siateczkę. Powiem Wam, że dużo tych produktów się w miesiącu lipcu nie uzbierało, aczkolwiek troszkę ich jest. Więc pokażę Wam, co zużyłam w miesiącu lipcu. Otwieram sobie swoją siateczkę i jedziemy. Po pierwsze, szampon, garnier. Tu widzę, że trochę jeszcze było, ale nie dało się tego wydobyć. Mój ulubiony szampon, bez parabenów oczywiście, mówiłam Wam to już, pokazywałam Wam to już, tak dość właśnie. Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ostatnio na kanale pojawili się ulubieńcy lipca, więc czas na projekt Denko. Tak, przychodzę dzisiaj z projektem Denko, mam swoją siateczkę. Powiem Wam, że w miesiącu lipcu nie zużyłam zbyt dużo produktów, więc filmik nie będzie zbyt długi. Zaczynamy oczywiście. Pierwszy produkt to jest szampon z Garnier Ultimate Blends. Ja te szampony bardzo lubię, one bardzo dobrze wpływają na moje włosy i są bez parabenów. Tak samo odżywki lubię z tej firmy, naprawdę świetnie działają. Dalej zużyłam kolejne opakowanie żelu do twarzy z Bielenda, ten ogórek i limonka, to jest 3 w jednym, żel, peeling i serum. Bardzo fajny produkt, bardzo dobrze oczyszcza twarz. Jako peeling raczej tego nie używam, bo on ma w sobie drobinki, ale bardzo, bardzo delikatne. Ja jednak wolę coś mocniejszego. Jako serum używałam i powiem szczerze, że bardzo dobrze działał, bardzo dobrze nawilżał tą skórę. No i pachnie rzeczywiście ogórkiem i limonką, co się rzadko, powiem szczerze, zdarza, bo zazwyczaj jak miałam jakieś zapachowe żele, to one... W ogóle nie było porównania, natomiast tutaj rzeczywiście jest naprawdę bardzo fajny produkt, ja go Wam mogę w 100% polecić. Co prawda, powiem Wam szczerze, że ja nie lubię za bardzo już właśnie żeli do twarzy w takich tubkach, wolę bardziej z pompką, natomiast ten świetnie się sprawdził i działał naprawdę dobrze. Dalej, dezodorant Sanex, cały czas używam ten sam. Ja używam ten przeciwko białym plamom i zielonym plamom. Także naprawdę fajny, dobrze chroni. Ma delikatny zapach, ale to nie jest coś takiego, jak na przykład się wypsikamy w łazience, że po prostu musimy z tej łazienki uciekać, tak jak używałam Rexony. I powiem Wam, że ja zawsze byłam zadowolona z Rexony, tak. Kiedyś, jeszcze dawno temu używałam, byłam zadowolona, więc postanowiłam ją zacząć używać i powiem Wam, że niestety, ale ona właśnie była taka, że jak się użyliśmy jej, to musieliśmy od razu uciekać z łazienki, bo po prostu ten zapach nas dusił. Ten jest bardzo fajny, ja go już używam długi czas. Natomiast myślę już znowu o zmianie dezodorantu. Płyn do soczewek, to się pojawia praktycznie w każdym projekcie Denko. Bardzo dobre, działa bardzo dobrze, czyści soczewki. Jednocześnie nie podrażnia oczu, także naprawdę świetny. Mydło Dove, w końcu wróciliśmy do naszego mydła, to jest z ogórkiem. Te mydła są naprawdę bardzo fajne, ja je bardzo lubię. Mają w sobie 1/4 kremu nawilżającego i to rzeczywiście czuć, powiem Wam. Bo tutaj na przykład mam jeszcze mydło Palmolive i niestety ja przy używaniu tego mydła Palmolive, a tego widzę różnicę. Czuję po prostu na dłoniach różnicę, że po umyciu tego one są takie delikatne, takie właśnie jakby trochę nawilżone, natomiast przy użyciu tego nic się nie dzieje tak naprawdę. Tylko tyle, że mamy czyste ręce, także naprawdę ja Wam polecam Dove mydła. Palmolive niekoniecznie, chociaż tutaj jest właśnie z miodem i z mlekiem, ale jeżeli chodzi o nawilżenie, zero. Niwa woda do makijażu, do demakijażu oczywiście, jak wiecie, ja ją ubóstwiam i uwielbiam, wracam do niej za każdym razem, kiedy na przykład chcę przetestować coś nowego, wracam i tak zawsze do niej, ponieważ ona jest niezastąpiona póki co jak dla mnie. Bardzo dobrze domywa makijaż, nawet wodoodporny, ogólnie kiedyś ta woda była tylko do makijażów wodoodpornych.
Teraz jest już do wszystkich, ale naprawdę radzi sobie świetnie, bardzo szybko rozpuszcza ten makijaż na oku, także świetnie. Ja akurat jej nie używam do całej twarzy, wiem, że niektórzy tak używają, ja tylko do oczu, dlatego że ona przez to, ona ma taki, jest taka tłustawa trochę, ale nie tak bardzo tłusta, jak na przykład używałam dwufazową wodę z Garniera. Ona dopiero zostawia taki tłusty filtr na twarzy, natomiast ta nie zostawia i naprawdę świetnie się sprawdza. Dalej. Żel z Palmolive to jest ten z tym olejkiem, o którym Wam opowiadałam. Naprawdę bardzo fajny produkt. Ma przepiękny zapach. Cały czas ładnie pachnie. I to był olejek z awokado oraz ekstrakt z irysa. Bardzo fajny zapach. Dobrze mył te ciało. Dodatkowo nawilżał. Powiem Wam szczerze, że byłam w szoku, bo ja używałam żele, kremy z Palmolive i żaden nie działał tak jak ten. Ten naprawdę nawilża. Trochę się, powiem Wam szczerze, bałam, bo on jest z olejkiem. Ja zazwyczaj produkty z olejkiem, jak używałam, to one właśnie zostawiały taki tłusty filtr na skórze, co mi nie do końca odpowiadało, natomiast ten absolutnie nic takiego nie zostawia. Zapach nawet utrzymuje się bardzo długo, dużo dłużej niż te zwykłe żele i kremy z Palmolive, także naprawdę bardzo fajny produkt. Serum mają oczywiście, ono też się pojawia praktycznie w każdym projekcie Denko, więc nie ma co się na ten temat wywodzić za dużo. Patyczki kosmetyczne lub jak kto woli patyczki do uszu, bardzo fajne, my użyłamy te z Johnson's, tutaj jest ich 200 w takim opakowaniu, bardzo fajne. Pasta do zębów, cały czas używamy tej samej, Colgate, bardzo dobrze działa, dobrze czyści te zęby, także na razie nie zmieniamy. Dwa moje spraye do oczu. Naprawdę rewelacyjne. Ja uwielbiam spraye, wolę je bardziej niż krople, szybko działają. Działają naprawdę bardzo dobrze, bo te oczy bardzo dobrze nawilżają. Ja w przypadku, kiedy używam soczewek kontaktowych, no to jest u mnie niezbędnik, mogę tak powiedzieć, i naprawdę wolę te spraye niż krople do oczu. To są takie zwykłe z Azdy i one się u mnie świetnie sprawdzają. I ostatni produkt, słuchajcie, pusta szyteczka. To są te plastry peel off na wągry, na nos, ogólnie na twarz. Ja akurat zwłaszcza na nos stosuję. Z Fundziaka, to jest takie pudełko, w których jest 5 saszetek. Naprawdę świetny produkt. Powiem Wam, że byłam, kiedyś używałam różnego rodzaju plastrów, takich białych. I trzeba było najpierw zwilżyć nos, potem nałożyć plaster. Jedne plastry, kompletny bubel, w ogóle nie działały. Drugie działały, nie mogę powiedzieć, że nie. Ale jak zaczęłam używać to, to wiedziałam, że to jest po prostu to. Działa rewelacyjnie, wszystko usuwa i świetnie się sprawdza. To jest taka czarna maska, bo ona jest z węglem. Nakładamy na tam, gdzie mamy wągry. Ja akurat nakładam zazwyczaj na nos, ale zdarza się też, że nakładam ogólnie na strefetę. I czekamy. Tutaj jest napisane 15-20 minut. Ja ogólnie tego nigdy nie liczyłam. Po prostu jak już zaschnie, to ściągam i czyściutki jest nosek. Także naprawdę super. One są dostępne, tak jak mówiłam, w Funciaku. Ale bardzo, bardzo fajne. I to by było na tyle, moi drodzy. Jak widzicie, w miesiącu lipcu nie zużyłam zbyt dużo produktów. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, żeby śledzić mnie na Instagramie, żeby zostawić kciuka do góry. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!